siatkówka jest chyba najbardziej zespołowym z zespołowych z zespołów. Szósty set. Witamy serdecznie w 15 odcinku podcastu Szósty set. Standardowo w stałym składzie Filip Korfanty, a wraz ze mną Michał Kwiatkowski oraz Piotr Złoch. Postaramy się w tym odcinku podsumować minioną kolejkę plus ligę oraz ćwierćfinały Pucharu Polski, ale chyba nie możemy zacząć inaczej niż od wiadomości, która dotarła do nas całkiem niedawno, bo nagrywamy ten podcast piątkowym wieczorem. Dowiedzieliśmy się całkiem niedawno, że Jastrzębski Węgiel postanowił dokonać zmiany na stanowisku trenera. Australijczyka Marka Lebediu zastąpił Ferdinando De Giorgi. Dla mnie jest to bardzo zaskakująca decyzja, która bardzo mi przypomina też to, co działo się w Resowi, gdy zwalniano trenera Roberto Sernettiego, ale na początek jestem ciekawy, co wy sądzicie o tej sytuacji. Ja myślę przede wszystkim, że po pierwsze to Mark Lebediu chyba stał się gdzieś ofiarą własnego sukcesu, no bo ma w tym sezonie praktycznie identyczny skład jak w tamtym. Jedyna tak naprawdę zmiana wtedy to był Scott Tuziński, który wiemy, że na pół metku wypadł już do końca sezonu. No teraz był to awaryjnie ściągnięty Rodrigo Quiroga. I gdyby w tamtym sezonie Jastrzębie osiągało takie wyniki jak teraz, to pewnie nikt by się nie czepiał, a wręcz przeciwnie. Myślę, że mimo wszystko wszyscy byliby zadowoleni z pracy Marka Lebediu i uważali, że no zespół gra co najmniej na miarę oczekiwań, nawet jeśli nie powyżej ich. Ale przez to, że w tamtym sezonie grali tak rewelacyjnie, no to nagle te oczekiwania wzrosły. Okazało się, że po prostu drugiego aż tak dobrego, bo tamten sezon naprawdę jak na to, z jakich zawodników zestawiony było Jastrzębie, no to tamten sezon był po prostu rewelacyjny. No teraz był może po prostu dobry, czy wręcz nawet jeśli założymy, że przeciętny, no to jest to decyzja co najmniej dziwna, a dla mnie wręcz skandaliczna, no ale też tajemnicą Poliszynela chyba jest to. Zresztą nawet sam prezes Adam Gorol o tym wspominał w wywiadzie, że jest to drugie dno i nie o same wyniki tutaj chodziło. Wspominałeś, Michale, że Mark Lebediu może być ofiarą własnego sukcesu, no i może być też ofiarą Salvadora Hidalgo Oliwy, no bo o tym, że od Kubańczyka bardzo dużo zależy, jeżeli chodzi o grę Jastrzębskiego Węgla, chyba nie trzeba specjalnie nikomu udowadniać. On nie gra w tym sezonie tak dobrze jak w sezonie poprzednim, czy inaczej, on może cały czas gra dobrze, ale ten jego sezon poprzedni był po prostu absolutnie kosmiczny i wydaje mi się, że po prostu bez Oliwy na kosmicznym poziomie to Jastrzębie po prostu grało chyba na miarę swoich możliwości tak naprawdę. Można by oczywiście zadawać pytania, no co się dzieje z, nie wiem, może Damianem Boruchem na środku, dlaczego kolejnego kroku naprzód nie zrobił Maciek Muzaj, ale jeżeli faktycznie ta decyzja była podejmowana pod względem sportowym, a chyba już sam prezes Jastrzębskiego Węgla Adam Gorol w wywiadzie dla jasnet.pl wspominał, że no podstawami do tej decyzji były nie tylko wyniki, ale również atmosfera w drużynie. No ale jeżeli wyniki sportowe, no to ja uważam, że było nie było dwa zwycięstwa w Lidze Mistrzów, czwarte miejsce w tabeli z tylko trzema punktami straty do trzeciego miejsca, no i było nie było też przegrany mecz w Pucharze Polski, ten no ostatni tak naprawdę sprzed dwoma dniami w środę z Oniko Warszawa. Mecz przegrany w bilansie 2-3 też nie ujmy jakiejś nie przynosi Jastrzębiu i nie przynosi tej ujmy również trenerowi. Zwłaszcza, że pamiętajmy, że Jastrzębie do tego meczu przystąpiło bez Kuby Popiewczaka, podstawowego libero, co no jednak chyba znacząco osłabiło, zwłaszcza w elemencie przyjęcia ten zespół. Tak, było to bardzo mocno widoczne, ale o tym, jak wyglądał ten mecz, który też pośrednio przyczynił się do zwolnienia Marka Lebediu, myślę, że porozmawiamy za chwilę. Dla mnie decyzja niewytłumaczalna, Mark Lebediu postać nietuzinkowa. Ja bardzo lubię go śledzić na Twitterze, bo bardzo podoba mi się jego filozofia prowadzenia drużyny, podobają mi się jego no, bardzo ciekawe przemyślenia, którymi się dzieli na Twitterze, czy też na swojej stronie internetowej. No ale finalnie no, to nie przemyślenia na stronie internetowej decydują o zwolnieniu bądź pozostawieniu na stanowisku trenera, ale ja żałuję. No ja też żałuję, bo to prawdziwy pasjonat siatkówki i to po prostu widać, ile on czasu poświęca już poza pracą właśnie choćby pisaniu bloga, gdzieś dzieleniu się swoimi przemyśleniami. Na pewno wartość dodana to była Plus Ligi w ostatnich latach. No i wielka szkoda, że z tej Plus Ligi przynajmniej na razie ucieka, a wręcz no nie ucieka, został po prostu no, brutalnie wykopany. Ja może wrócę jeszcze do tego, co powiedziałem na początku, że sytuacja trochę mi przypomina tę, która działa się w Resowi, gdy zwalniano trenera Roberto Sernettiego. Jeśli patrzysz na wyniki Jastrzębskiego Węgla,
to pewnie mogłyby być lepsze, ale do tej pory różnica między sytuacją Jastrzębia Resowie jest taka, że zespół odpadł z gry o Puchar Polski, ale pytanie, czy to jest jakaś klęska? Moim zdaniem nie, bo przegrali z drużyną bardzo dobrą, z drużyną, która ma serię zwycięstw i przegrali w tiebreaku tylko dwoma małymi punktami, więc no trudno mi jakby kategorycznie stwierdzać, że zwycięzca tego meczu ma dobrego trenera, przegrany złego trenera, więc to raczej nie powinno mieć aż takiego wpływu. No, po pierwszej rundzie w fazie zasadniczej zespół był poniżej Asseco Resowi, czyli zespołu, który wydawał się kadrowo jest słabszy, ale to nadal była dobra pozycja do atakowania. Tak jak ty, Michale, przed tym mówiłeś, mała strata do trzeciego zespołu w tabeli. Akurat ja mówiłem, ale w sumie nie ma to takiego znaczenia. Okej, już was pomyliłem. No właśnie, nie ma wielkiego znaczenia. W każdym razie, jeśli chodzi tylko o wyniki, to moim zdaniem zwolnienie przedwczesne. Natomiast właśnie we wspomnianym przez was wywiadzie Adam Gorol, prezes klubu, wspomniał, że nie chodzi tylko o to, chodzi też o atmosferę, jaka tam panowała w szatni. Mi się wydaje, że przyczyna podobna jak właśnie w Resowi. No, jeśli rzeczywiście tak było, że zawodnicy nie za bardzo mogli się dogadać z trenerem, a kiedyś się dogadywali, no to nigdy nie będę widział rozwiązania innego jak zwolnienie jednego trenera, a nie kilkunastu zawodników. Także pytanie teraz, czy co będzie dalej, bo jeśli... No tak, ale Filipie, zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy tym, no, konflikcie w środku zespołu. Pojawiały się informacje, że no, niektórzy zawodnicy drużyny Jastrzębskiego Węgla są niezadowoleni ze swojej pozycji w drużynie i że to mogło powodować jakieś tarcia właśnie na linii trener-drużyna albo trener-wybrani zawodnicy. I czy wy macie jakieś swoje typy, kto mógł mącić nieco tą atmosferą? Już wydaje mi się, że jak może nieśmiało stawiałem na Jasona De Rocco, ale jednak Ja mam okazuje się, inny że typ. on akurat na swoim Instagramie wyraził chyba bardzo jasno, wyraził się bardzo jasno na temat tego, co sądzi o zwolnieniu trenera Lebediu, bo on po prostu napisał, że to po prostu była zła decyzja. No i możemy się tylko domyślać, że chodzi właśnie o tę decyzję, którą podjęły władze klubu. No ale to co, kto jeszcze? Kto mógłby być niezadowolony? Myślę, że warto rozważyć opcję, że chodzi o Patryka Strzeszka, choćby z tego względu, że został on niedawno odwołany z funkcji kapitana zespołu, więc być może chodziło o to, a rzeczywiście wobec dyspozycji Macieja Muzaja, która moim zdaniem mogłaby być trochę lepsza, to Patryk Strzeszek dostawał dosyć mało szans, tylko też od razu trzeba rozważyć inny aspekt tej sytuacji, to znaczy Patryk Strzeszek być może powinien temu klubowi sporo zawdzięczać. Myślę, że mało który zespół zgodziłby się, żeby zawodnik, którego mają na kontrakcie, odbył w sezonie, nazwijmy to reprezentacyjnym, czyli dla niego wolnym, podróż niemal na drugi koniec świata autostopem. Wiadomo, że nie należy to do najbezpieczniejszych przedsięwzięć, także jakaś forma, nazwijmy to właśnie wdzięczności dla klubu, powinna tutaj być zachowana. No i akurat nie wiem, czy Paty Strzeżek jest najbardziej. Znaczy, pozwolisz, Filipie, że ci przerwę tutaj. Jasne. Akurat uważam, że no, jeśli był to czas wolny między sezonami i nie pokrywało się to gdzieś z treningami, z rozpoczęciem przygotowań, no to nie bardzo klub powinno obchodzić to, chyba że taki zapis był oczywiście w kontrakcie, co w tym czasie wolnym Patryk Strzeżek robi. Trudno jest mi sobie wyobrazić zapis w kontrakcie, który uniemożliwia zawodnikowi jeżdżenie w podróże autostopem albo podróżowanie w niektóre miejsca. To są raczej przepisy, które zawsze dotyczyły, nie wiem, sportów ekstremalnych, jazdy motorem, na nartach, ale raczej nie podróży. Nie, no jasne, to wiadomo. Może nie jasne, ale przypuszczam, że rzeczywiście takiego zapisu nie było. Ja Ja jestem roz... zdania, że jak mam. Chyba wiemy dokładnie, o co mi Tak, no chodzi. Może nie rozumiem, będę o co ci specjalnie chodzi. rozjaśniał w 15 zdaniach, bo to pewnie nie ma sensu, ale mówię, to są tylko wszystko przypuszczenia. Nie chcę tu nikogo oskarżać. Możliwe, że to kompletnie nie chodzi o Patryka Strzaszka, tylko o inną sytuację, no. No, ale jednak mówi się właśnie tak gdzieś tam nieoficjalnie i gdzieś zakulisowo, że to właśnie o Patryka Strzeszka chodzi, że tam nawet doszło do takiej sytuacji, że Patryk Strzeszek w pewnym momencie chciał i to dość mocno na to naciskał, żeby klub zmienić niezadowolony ze swojej pozycji w zespole. No zresztą dostał trochę szans w tym sezonie, znacznie więcej niż w poprzednim, jeśli chodzi o taką czystą rywalizację, bo oczywiście on w poprzednim sezonie trochę pograł, ale wtedy to wynikało z kontuzji Maćka Muzaja. Tym razem no, była to już czysto sportowa rywalizacja. No i to jest jedna ta postać, o której się mówi. Oczywiście no, nie chcemy, żeby to zabrzmiało jako jakieś kategoryczne stwierdzenie. Nie jesteśmy tego w 100% pewni, no bo nie było nas tam na treningach. No ale takie głosy chodzą, to jedna sprawa. No a druga sprawa, że podobno też sam Salvador Hidalgo Oliva w momencie, gdy zespołowi nie szło już aż tak dobrze i gdy jemu samemu nie szło też aż tak dobrze, jedno przekładało się na drugie. No podobno z tego showmana, z tego absolutnego lidera, który ciągnął drużynę, no nagle stał się jednak gdzieś tam pewnym obciążeniem, jeśli chodzi o względy mentalne, no bo
krążą takie głosy tu i ówdzie, że tak to ujmę, że no, potrafił mieć pewne pretensje do kolegów z zespołu i obarczać ich o te gorsze wyniki, nie dostrzegając gdzieś też jednak winy po swojej stronie, no a to, o czym już też wspominaliśmy wcześniej, czyli o tym, że na przykład on fizycznie wygląda jednak znacznie słabiej i potwierdzają to nie tylko obserwacje, ale i statystyki, a mówi się, że no to jest w dużej mierze efekt tego, że tak jak rok temu on poświęcił bardzo dużo czasu na indywidualną pracę nad właśnie swoją formą fizyczną przed sezonem, no tak teraz gdzieś tam zbijał kokosy, jak to się mówi, w egzotycznych krajach i, no i wrócił stamtąd w znacznie gorszej formie niż przed rokiem. Czyli jako wokół tych podróży toczą się te perypetie w szatni Jastrzębskiego Węgla. Finalnie ja tutaj, no oczywiście zgadzam się z wami, to chyba nie jest na tyle kontrowersyjna sytuacja, żebyśmy mogli się tutaj nie zgadzać, bo w sumie wszyscy Marka Lebediu cenimy i wszyscy jesteśmy tą decyzją bardzo, bardzo zawiedzeni. Natomiast też chciałbym jeszcze pójść dalej tą drogą przygotowania fizycznego Salvadora Hidalgo Oliwy. Mówiąc bardzo delikatnie, mam wrażenie, że Oliwa się trochę powiększył, ale podsumowując sytuację całego zespołu. Pamiętam, że w jednym z wcześniejszych odcinków mówiliśmy o ich przygotowaniu fizycznym, że być może to było problemem tego, że Jastrzębie nie wyglądało najlepiej w początkowej fazie sezonu. No jak pokazały później kolejne wyniki, bywało z ich formą różnie. Zmienił się trener przygotowania fizycznego i ciekawa w sumie statystyka odnośnie ich tiebreaków. Oni zagrali w tym sezonie 6 meczów 5-setowych, licząc ten mecz Pucharu Polski, i aż 5 z nich przegrali. Wygrali tylko jednego tiebreaka z zespołem BBTS-u Bielsko-Biała. Po części pewnie pech spotkał Marka Lebediu, że no, zmienił się trener przygotowania fizycznego, to jedno, odszedł Kevin Tilly, właściwie nawet nie przyszedł, jedynie podpisał kontrakt. No właśnie, Kevin bo ja się Tilly. Zastanawiam, czy to nie jest tak, że w momencie, gdy ogłoszono transfer Kevina Tilly, to nagle wszyscy zaczęli uważać Jastrzębie za drużynę, która może zagrozić poważnie Zaksie, jeśli chodzi o walkę o tytuł. Później Kevin Tilly zniknął, ale te oczekiwania, które urosły, już aż tak nie opadły do tego poziomu sprzed transferu, powiedzmy, i gdzieś troszkę jakby zapomniano o tym, że te zawyżone oczekiwania w stosunku do Jastrzębia wynikały właśnie z tego transferu w dużej mierze, bo w tamten sezon, no to bądźmy szczerzy, to Jastrzębie oczywiście gdzieś tam groziło tym faworytom w fazie zasadniczej, natomiast no jednak w tabeli zajęło 4. miejsce, półfinał przegrało z Kretesem, a no pamiętajmy, że mecze o brąz, no to były mecze dość kuriozalne ze względu na kontuzję obu libero Wresowi i grę z zawodnikami, którzy w ogóle na tej pozycji żadnego doświadczenia nie mieli, to przecież na libero wtedy Wresowi grał Marcin Karakuła, czyli rozgrywający. Gdyby nie to, no to kto wie, jakby się to potoczyło i możliwe, że Jastrzębie wcale na podium by tam tego sezonu nie skończyło i też inaczej byśmy pewnie patrzyli w związku z tym na Jastrzębie teraz, no a to wszystko się złożyło na to, że być może po prostu te oczekiwania były zbyt wysokie, nie tylko z zewnątrz, ale może również wewnątrz drużyny, może to też wpłynęło gdzieś na gorszą atmosferę w drużynie. Ciężko powiedzieć, nie będąc w środku, ale coś tu ewidentnie przestało grać. No i pytanie, czy rozwiązaniem faktycznie było zwolnienie trenera, który naprawdę do tej pory notował świetne rezultaty, czy może dało się zrobić coś więcej. No, siatkówka to nie piłka nożna, nie ma tutaj za bardzo czegoś takiego jak transfery gotówkowe, tak to nazwijmy. Więc trudno też w trakcie sezonu zmienić skład, no bo po prostu zawodników na rynku jest brak, a raczej coś takiego jak wykupienie kogoś w połowie sezonu nie funkcjonuje. No i faktycznie, czy to nie jest takie, jak ty, Filipie, mówisz, no, po prostu trenera jest zmienić łatwiej, zwłaszcza w siatkówce. Podobało mi się tutaj twoje określenie na Twitterze, że ekstraklasowo nam się robi, Michale, w Pluslidze, bo te zmiany trenerów chyba nie zawsze do końca logiczne. Tego komfortu pracy tak naprawdę większość trenerów powoli zaczyna nie mieć. To w sumie czołówce może jeszcze to wygląda w miarę, ale powiedzmy, mówię tutaj o Zaksie i Skrze Bełchatów. Jeżeli chodzi o te drużyny niżej w tabeli, no to tu już bywa bardzo, bardzo różnie. Ja nie chciałbym, żeby te decyzje były podejmowane w taki sposób, ale to podobnie zresztą, jak i komentowaliśmy zmianę Roberta Serniottiego na Andrzeja Kowala. Nie znamy wszystkich zmiennych, które mogły wpłynąć na taką decyzję. Nie wiemy do końca, jak to wyglądało w szatni. Ja mogę to oceniać tylko z perspektywy też... No i pytanie, czy nie oceniamy tego też trochę przez pryzmat tego, że Marc Lebediu jest po prostu, albo robi takie wrażenie postaci sympatycznej,
no też bardzo towarzyskiej, osoby, która wygląda, no jak raczej tym swoim zawodnikom wydaje się, że raczej ojcuje. No i pytanie, czy Jastrzębski Węgiel po prostu się trochę nie rozregulował właśnie z uwagi na to, że na to podejście, czyli może się po prostu okazać, że w polskiej szatni może jednak po prostu musi być zamordysta, no bo jeżeli tego zamordysty nie ma, no to się okazuje, że te drugie sezony w szczególności potrafią być bardzo ciężkie. Ale też zwróćcie uwagę, w naszej reprezentacji też to trochę tak wyglądało, że po tym jednym sezonie sukcesów, ten kolejny, drugi sezon już zazwyczaj tak udany w przypadku naszych zagranicznych selekcjonerów nie był, więc może jakieś frustracje, tarcia w tych grupach polskich zawodników się po prostu pojawiają. No i trzeba być naprawdę dobrym psychologiem, żeby móc je wyhamować i uspokoić i po prostu kontynuować dalej pracę we względem spokoju, jeżeli chodzi o szatę. Tak, poruszyłeś wątek tego, że Marka Lebedu jest dosyć dużo w mediach społecznościowych. Ja z przyjemnością czytam te jego wpisy na blogu, czy tam aktywność na Twitterze. No i ma swój taki atut właśnie, że w opinii kibiców wyrobił sobie fajną opinię. Niektórzy trenerzy o to nie dbają. Tak naprawdę nie wiemy, jacy oni są, chociażby, nie wiem, na przykład Roberto Santilli, którego w mediach społecznościowych nie ma, dlatego... No nie, przepraszam, on raz na jakiś czas się pojawia, no ale potrzebuje do tego bardzo dobry powód, jak na przykład decyzje sędziów, z którymi się lubi nie zgadzać. No właśnie, ale jest to trochę inny rodzaj funkcjonowania w mediach społecznościowych niż australijskiego trenera, byłego już trenera Jastrzębskiego Węgla. Coś jeszcze, co ja chciałbym poruszyć, to takie dwa aspekty odnośnie zatrudnienia trenera De Giorgiego. Filipie, może zanim przejdziemy do De Giorgiego, jeszcze spróbujmy się połączyć z Adrianem Brzozowskim, doskonale znanym komentatorem Plus Ligi w Polsacie Sport. On pisał na Twitterze, taką wiadomość umieścił, że Mark Lebediu i tak z końcem sezonu pożegnałby się z Plus Ligą. No i spróbujemy troszkę wypytać, co dokładnie miał na myśli i co on w ogóle wie o tej sytuacji, no bo wiemy, że Adrian akurat to swoje gdzieś tam wtyki tak zwane ma. Wielu siatkarzy zna i doskonale wie, co w trawie piszczy. Także no może co nieco słyszał i może się z nami przede wszystkim tym podzieli, jeśli słyszał, bo to też przecież nie jest aż takie oczywiste. Chcielibyśmy cię zapytać o jedną rzecz, którą napisałeś na Twitterze. Pisałeś coś takiego, że Mark Lebediu tak czy tak z końcem sezonu pożegnałby się z Plus Ligą i czy mógłbyś to nam na początek przede wszystkim rozwinąć nieco? Wiecie, to no, sytuacja jest prosta. Była prosta jeszcze kilka tygodni, może więcej, może kilka miesięcy temu. Nieoficjalnie mówiło się, że szkoleniowiec Jastrzębskiego Węgla, były już szkoleniowiec Jastrzębskiego Węgla z końcem sezonu, i tak by opuścił Plus Ligę, i tak by opuścił Jastrzębski Węgiel i skupił się tylko i wyłącznie na pracę z reprezentacją Australii. Czy to jest prawda, czy nie, czy to była prawda, czy nie, no w tej chwili chyba już tego nie wyciągniemy, bo szkoleniowiec jest bezrobotny. Jest bezrobotny połowicznie, bo ma cały czas reprezentację. I tak to wygląda w tej chwili. No, byłem ciekaw, jak to się rozwinie z końcem sezonu, ale działacze klubu z Jastrzębia Zdroju zdecydowali trochę inaczej. No właśnie, rozwinęło się to nam już przed końcem sezonu, a powiedz, czy ty w ogóle coś słyszałeś, no bo wiemy, że ty dużo tych swoich małych ptaszków, tutaj stosując terminologię z Gry o Tron, może gdzieś tam w tej kluczlidze masz. No i właśnie, słyszałeś coś już wcześniej, no bo mówiło się od jakiegoś czasu już, że jakiś jest tam konflikt. Mówicie o zmianie szkoleniowca, tak? Tak, i ogólnie o tym, co działo się gdzieś w szatni Jastrzębskiego Węgla, o tej złej atmosferze, o której nawet wprost powiedział prezes Adam Gorol. Wiecie co, to jest temat rzeka, tak mi się wydaje, nie tylko jeśli chodzi o Jastrzębski Węgiel, ale także o kilka innych klubów, bo jeśli chodzi o zmianę szkoleniowca, to możemy powiedzieć, że o zmianie szkoleniowca mówi się w połowie klubów Plus Ligi. I mówi się głośniej, mówi się ciszej, mówiło się swego czasu, że Olsztyn może zmienić szkoleniowca, nagle mówiło się, że w Kuprum Lubin może być jakaś zmiana. O Jastrzębskim Węglu mówiło się niewiele albo wcale, ale kto śledzi, kto widział wyniki, no nie są zadowalające, ale tak jak wy śledzicie ligę, tak jak wy rozpisujecie idealnie kto jak zagrał, no to wiecie, że ten Oliwa, który teraz gra w tym sezonie, to nie jest ten Oliwa z poprzedniego sezonu i to nie trzeba się znać na siatkówce, żeby to stwierdzić. To wystarczy popatrzeć na dwa mecze i widzieć, że strasznie faluje. Wystarczy prześledzić też media społecznościowe, żeby zobaczyć, co
Hidalgo Oliva robi w wolnym czasie, ale to wolny czas, ja cały czas będę bronił siatkarzy, że w wolnym czasie niech robią co chcą, bo są siatkarze, którzy w wolnym czasie latają za granicę w ciągu 2-3 dni wolnego, są siatkarze, którzy bawią się też gdzieś blisko miejsca, w którym grają, w którym trenują i to jest ich prawo i ja nie osądzałbym ich za to, co robią w wolnym czasie. To ich problem, czy oni są potem zmęczeni, czy bolą ich nogi, czy źle trenują, czy gorzej trenują, to już rola szkoleniowca, żeby jakoś wpływać na tych siatkarzy. A co do samej zmiany szkoleniowca, to słyszałem, że to była bardzo szybka akcja, jeśli chodzi o wymyślenie Ferdinando de Giorgiego i zaproponowanie mu posady. Nie wiem, czy ktoś coś gdzieś mówił odnośnie tego. No, czytałem dzisiaj wywiad z prezesem Jastrzębskiego Węgla, że to było bardzo szybkie i oczywiście musieli tam trochę popracować nad tym, żeby się dogadać. I ja nie wiem, czy to było kilka dni, czy to był dzień. Wydaje mi się, że to było naprawdę bardzo szybko wymyślone, przemyślane. Chyba przemyślane. No ale wiadomo, że to się urodziło pewnie tak na gorąco. Może nie, że nie na gorąco, ale te myśli o zmianie szkoleniowca na pewno się pojawiły intensywniejsze po tej ostatniej porażce w Pucharze Polski, gdzie Jastrzębianie przecież przegrali z Oniko Warszawa 2-3. No to jeszcze na koniec zapytam cię, jak ty osobiście oceniasz w ogóle tę decyzję, no bo my tutaj się zgodziliśmy, że nam wszystkim bardzo jest żal trenera Lebediu i tego, że tu już w lidze nie będziemy oglądać. Wiecie, ja spotykam się z wieloma szkoleniowcami, często szkoleniowcami, którzy są bezrobotni, szkoleniowcami, którzy pracują i większość z nich mówi, taki los trenera, czy nas zwolnią za chwilę, czy nie, no to tak trzeba się z tym pogodzić i tutaj nie ma tematu do dyskusji, czy to była dobra decyzja, czy nie. Przekonamy się, myślę, że nie po najbliższym meczu z Zaktą Kędzierzyn-Koźle, gdzie to jest mecz z podtekstami to ogromnymi. No, zwłaszcza, że tam poprowadzi się po sezonie. To tam akurat jeszcze trener Dejewski będzie Jastrzębie prowadził, przynajmniej no tak nazwijmy to oficjalnie. Formalnie, tak. Chociaż nie wątpię, że trener De Giorgi co nieco tam napomknie i już coś znając doskonale jednak przecież te drużyny Zaksy. Trener De Giorgi wie, co przejmuje, wie, jak gra Jastrzębski Węgiel, ogląda ligę, oglądał Jastrzębian i teraz też ich na pewno jeszcze śledzi, ogląda poprzednie mecze, których nie widział, bo nie wszystko było w telewizji pokazywane, więc Ferdinando De Giorgi będzie na pewno bardzo dobrze przygotowany, albo już jest nawet bardzo dobrze przygotowany do objęcia posady trenera Jastrzębskiego Węgla. Mnie martwi tylko jedno, albo zastanawiam się tylko jedno, czy za chwilę nie będziemy mieli takiej sytuacji, że Ferdinando De Giorgi znów się odbija od ściany, no bo zespół jest jaki jest. No jest to solidny zespół, który sprawia nam wiele radości kibicom Polski, bo to jest zespół, który gra w Lidze Mistrzów. Kibicom Jastrzębskiego Węgla pewnie jest mniej powodów do radości po tych ostatnich wynikach. No odpadli z Pucharu Polski w Lidze, też ta forma faluje. Więc zastanawiam się, na ile trener De Giorgi jest w stanie już tu i teraz odmienić oblicze tego zespołu. Czy dużo wniesie? Czas pokaże. No wiadomo, już się na Twitterze zastanawiają, co po niektórzy, jak będzie wyglądała współpraca na linii Ferdinando De Giorgi i Maciej Muzej, bo w kadrze ta współpraca nie wyglądała. Czy będzie w klubie wyglądało podobnie, czy może będzie lepiej? Ja jednak trzymam kciuki, żeby Ferdinando De Giorgi odpalił razem z zespołem Jastrzębskiego Węgla, bo Jastrzębski Węgiel w dobrej formie jest potrzebny polskiej siatkówce, jeśli chodzi o występy w europejskich pucharach. No i Ferdinando De Giorgi jest potrzebny, tak mi się wydaje, polskiej ligowej siatkówce, żeby podnosić jej poziom, bo to jest szkoleniowiec, którego w polskiej lidze trzeba cenić i nie można zapomnieć, co osiągnął z Zaktą i nie można go przekreślać, patrząc tylko na te jego ostatnie dokonania w cudzysłowie z reprezentacją Polski, więc takich szkoleniowców w polskiej lidze wydaje mi się potrzeba i trzeba trzymać kciuki, żeby to wszystko wypaliło, bo może być fajna gra Jastrzębskiego i ta liga też poziom trzymać pewnie musi. No dobrze, no to chyba tyle. Dziękujemy pięknie. Dziękuję ci bardzo. Adrian Brzozowski, Polsat Sport, gościem 6 seta. Mamy nadzieję, że nie ostatni raz. Polecam się na przyszłość. No także porozmawialiśmy sobie z Adrianem Brzozowskim. Rzucił trochę nowego światła, natomiast no, widzimy, że w wielu kwestiach też jakby potwierdził w jakiś sposób to, o czym my już wcześniej rozmawialiśmy. No i na koniec sam Adrian płynnie przeszedł do sprawy następcy Marka Lebediu, czyli Ferdinando De Giorgiego. I myślę, że właśnie tym się zajmijmy. Jak wy w ogóle oceniacie właśnie to, że nagle Fefe De Giorgi gdzieś z tego niebytu, z tego bezrobocia po
po bardzo krótkiej przygodzie z polską kadrą wraca, no i od razu wraca do zespołu, no nie ukrywajmy, z problemami. Ja myślę, że Ferdinando de Giorgi chce udowodnić, że chyba jednak tą twarzą, która jest bardziej prawdziwa, jest jednak twarz, którą zaprezentował jako trener Zaksy Kędzierzyn-Koźle, a nie ta twarz, którą zaprezentował jako trener reprezentacji. Też zwracam uwagę, że akurat De Giorgi no, raczej był zawsze bardzo dobrym trenerem klubowym, a jeżeli chodzi o prowadzenie reprezentacji, to albo tych szans po prostu nie dostawał, a jak już dostał na wysokim poziomie w reprezentacji Polski, to aż tak dobrze nie poszło. Ja jedynie mam taką obawę, że jeżeli tam są problemy w szatni, a Ferdinando de Giorgi nie jest chyba raczej tym trenerem, o którym można byłoby powiedzieć, że jest, nie wiem, dobrym, jakimś wybitnym psychologiem być może, a może nawet nie chodzi tutaj o bycie psychologiem czy nie, raczej chodzi tutaj o jego podejście dość żołnierskie do zawodników, a ja nie wiem, czy w takim żołnierskim drygu Salvador Hidalgo Oliva, dajmy na to, będzie się bardzo dobrze odnajdywał. To raczej jest wolna dusza, dusza, która potrzebuje trochę więcej luzu, spokoju, przestrzeni do tego, żeby po prostu rozbłysnąć. Ja nie wiem, czy tę przestrzeń Oliva otrzyma, no i bardzo jestem ciekaw przede wszystkim tego, jak sobie tę relację właśnie Oliva de Giorgi z Oliwą de Giorgi ułoży. No a sprawa Maćka Muzaja i tego, że to pożegnanie czy niepowołanie go na mistrzostwa Europy i ta relacja właśnie Maciej Muzaj de Giorgi też była dość napięta, no to jest kolejny element układanki, więc niełatwa sprawa przed włoskim trenerem. Ja się tutaj zastanawiam jeszcze nad jedną sprawą, bo jeśli spojrzymy na pracę De Giorgiego od roku 2010, to w zasadzie poza Zaksą, no ale o tym, że Zaksa to jest jednak zespół w jakiś sposób wyjątkowy, to się dużo mówiło, choćby gdy analizowano przyczyny, dlaczego tak dobrze szło w lidze, a tak źle w kadrze, no bo jednak tam zwłaszcza ten duet Sandero i Bentoniutti, wsparty też przecież wtedy Dawidem Konarskim, który, no wiemy, świetnie sobie radził właśnie dostając piłki od Francuza, powodował, że ta Zaksa po prostu miała no, dużą przewagę czysto kadrową. No bo nie ukrywajmy, że i Sandero to jest najlepszy przyjmujący w plus lidze, z którym w ostatnich tych latach mógł się równać tylko chyba Salvador Hidalgo Oliva. No a z Bentoniuttim to już chyba nie mógł się równać nikt i to też gdzieś powodowało prawdopodobnie, że ta gra wyglądała tak dobrze i że o ile oczywiście no, wielka zasługa Włocha w tym, że tak to wszystko sobie poukładał, no to jednak no, mając tej klasy zawodników też poukładać jest to łatwiej. Natomiast jak spojrzymy na pozostałe wszystkie jego przygody, nazwijmy to, z innymi klubami, no to tak, o kadrze naszej no to już wiemy wszystko. Z Vibo Valenti zwolniony w połowie sezonu, w Fakiele Nowy Urengoj, celującym przecież bardzo wysoko, grał tam m.in. Michał Winiarski w tamtym czasie. Niezwolniony, ale sukcesów tam nie było spodziewanych i po 2 latach pożegnano się z nim bez większego żalu. San Giustino przed Fakiełem, również zwolniony w połowie sezonu. No teraz on przychodzi właśnie w tej jakby odwrotnej roli, w roli, której do tej pory nie znał, czyli on przychodzi do już ułożonego kadrowo zespołu. Zespołu, który na dodatek, no tak jak wspominaliśmy wcześniej, to jest drugi sezon niemalże w identycznym składzie. On wchodzi tam jako nowy człowiek do szatni, której on jakby sobie sam nie dobierał. No jestem bardzo ciekaw, bo to jest dla niego tak samo nowe doświadczenie, jak nowym doświadczeniem było dla niego budowanie reprezentacji. I z tym nowym doświadczeniem, jeśli chodzi o kadrę, sobie nie poradził. Ciekawe, jak sobie poradzi z wejściem jakby w buty innego szkoleniowca i próbą poprawy tego, co jego poprzednikowi może nie do końca wychodziło. Musimy chyba jakiś deadline na posiadanie mikrofonu wprowadzić, bo to tak dalej być nie będzie. Ja oczywiście żartuję, a w 2 zdania streszczę to, co wy powiedzieliście, co ja też chciałem powiedzieć, czyli właśnie ciekaw jestem, jak wpłynie na budowę tej atmosfery, która ponownie jest dobra. Ferdinando de Giorgi w zespole Jastrzębskiego Węgla, bo wiemy, po paru miesiącach dosyć jasno otwarcie, publicznie mówiło się o tym, że nie za ciekawa atmosfera panowała w reprezentacji. Druga sprawa, właśnie jestem ciekawy tego, jak trener De Giorgi poradzi sobie z zespołem, nie mając chociażby Bentoniuttiego czy Samadero, no ale to jakby takie wątpliwości in minus, natomiast odcinając całą tę przeszłość, całą tę otoczkę ze zwolnieniem trenera Lebediu, jestem bardzo ciekawy,
ciekawy, jak to będzie wyglądać w przyszłości. I trochę już wyjaśnił trener Gorol i... Prezes Gorol. Co powiedziałem, trener, tak? Tak, tak. No i wiesz, jeszcze do tego nie dochodzimy, to raczej Zdzisław Gradecki, poprzedni prezes Jastrzębia, miał gdzieś też swoje... I to nie ciągotki, to nawet nie małe sukcesy jako szkoleniowiec. Prezes Gorol chyba akurat na ławkę trenerską go nie ciągnie. Tak, oczywiście pomyliłem się. Chodziło mi oczywiście o prezesa Gorola. Na podstawie tego wywiadu, który przedtem przytaczaliśmy już, podoba mi się wizja odnośnie trenera De Giorgiego. Często jest tak, że po zwolnieniu trenerów zespół przyjmuje asystent i jeszcze nie wiadomo, co będzie dalej. Jest asystent, będzie przez jakiś czas, nie wiadomo, kto zostanie pierwszym trenerem. Bywa albo, sytuacja, albo taka że... sytuacja, pozwól, że ci przerwę, którą też miewaliśmy, gdzie z zespołami, które sobie nie radziły, no, następowała zmiana trenera i też nie była to jakaś dalsza perspektywa. Najświeższy przykład Sinan Tanik w Kielcach w ubiegłym sezonie. Ale też pamiętam sytuację z Janim Kretu, który przyszedł do Olsztyna totalnie rozbitego, gdzie nie wypaliły po prostu osobowo transfery. No i zdołał mozolnie powoli, ale ostatecznie na te najważniejsze mecze utrzymanie tej drużyny odbudować. No ale nie został wynagrodzony kontraktem na kolejny sezon, mimo że no przecież pracę swoją wykonał i to wykonał ostatecznie w dobrym stylu, no bo Olsztyn nie walczył do końca o utrzymanie, a utrzymał się już w meczach w fazie 7-10. Dokładnie, no i właśnie chciałem o tym jakby wspomnieć dalej, a po części... Bywały przypadki, że nie wiadomo, kto będzie dalej trenerem i na chwilę zostaje asystent. Kolejny przypadek jest taki, że bierzemy jakiegoś trenera, nazwijmy to bardziej utytułowanego, do końca sezonu, po czym zastanawiamy się, co jest dalej. No i ty wspomniałeś o Gianim Kretu, wspomniałeś o Sinanie Taniku, a można takie przykłady znaleźć też chyba w jednym klubie, to znaczy mam tutaj na myśli klub z Bydgoszczy, gdzie no kiedyś zespół przejął Vital Heinen i skończyło się to moim zdaniem bardzo fajnie. Później przejął chyba francuski Tours, jeśli dobrze pamiętam chronologię. A z kolei takim przykładem in minus z Bydgoszczy jest trener, muszę sobie dobrze się zastanowić, Dragan Mihajlović, ten Serb, który przejął zespół chyba po Piotrze Makowskim. No i ta zmiana akurat nie była zbyt korzystna, delikatnie mówiąc. No ale to są takie decyzje, które zapadają być może z zaskoczenia i trochę kluby nie mają wizji na przyszłość. Natomiast tu podoba mi się to, co powiedział prezes Gorol. Kontrakt z Ferdinando De Giorgio został podpisany do końca sezonu, ale obowiązywać będzie przez dwa kolejne sezony. I to jest moim zdaniem bardzo istotna wiadomość. Kolejna istotna i fajna wiadomość, pozytywna, jest taka, że już z De Giorgio będzie budowana kadra na przyszły sezon. Czyli moim zdaniem jest to istotne, bo jakby nie patrzeć, część zawodników pewnie będzie chciała wiedzieć, z kim będzie trenować. Pewnie De Giorgio ma jakąś swoją wizję zespołu i tak dalej, więc fajnie, że to nie będzie na takich wariackich papierach, tylko będzie można coś już przygotować, więc pod tym względem jest fajny grunt pod przyszły sezon. Mi się coś takiego podoba, abstrahując od w ogóle zwolnienia Lebediu. No ale teraz tak, wyobraźmy sobie następującą sytuację. Fefe De Giorgi już na ławce trenerskiej, Jastrzębski Węgiel odpada może nie w fazie grupowej, ale w pierwszej rundzie już Ligi Mistrzów, tej fazy pucharowej. Męczy się w plus lidze, dalej przeplatając te mecze nieco lepsze meczami, gorszymi bądź słabymi. Gdzieś tam na końcu na przykład nawet nie jest w stanie awansować do półfinału. No i jeżeli powiedzmy wyniki sportowe były jednym z elementów, które wpłynęły na decyzję prezesa Jastrzębskiego Węgla, no to pytanie, czy to nie będzie pewien obraz jednak niekonsekwencji, jeżeli okaże się, że Fefe De Giorgi nie będzie w stanie poprawić gry drużyny, a on po prostu zostanie na tym stanowisku. No ale okej, no tutaj ten argument, że to nie jest jego drużyna, on sobie jej do końca nie wybierał, może być no cały czas obowiązujący. No i jak już wspomniałem o tym poziomie zespołu i o grze, to czy wy jesteście w stanie, nie wiem, przewidzieć, jak się zmieni gra Jastrzębskiego Węgla, czy to dalej będzie przede wszystkim bazowanie na dobrych występach Maćka Muzaja i Salvadora Hidalgo Oliwy i po prostu próba doszlifowania tej maszynki, która przecież w zeszłym sezonie potrafiła grać na bardzo wysokim poziomie. Patrząc na to, jak grała Zaksa Fefe De Giorgiego choćby, no to jedna zmiana, bo tak naprawdę też wielu zmian trudno się spodziewać, bo jednak podział w Jastrzębiu na zawodników podstawowych i zawodników rezerwowych jest dość wyraźny i ewentualnie to, co myślę, że może zmienić, no to postawić bardziej na Rodrigo Quirogę, mimo dużych problemów Argentyńczyka na siatce, no to tak jak Rafał Buszek u De Giorgiego miał, to dostawał tych szans trochę, aczkolwiek też w dużej mierze wynikało to, pamiętajmy, z urazu Kevina Tilly,
no to może tutaj postawi właśnie na Kirogę, który będzie miał gdzieś zapewnić trochę lepsze przyjęcie, lepszą defensywę, no ale Lucas Campa to nie jest Bentonuti, to też jest bardzo dobry rozgrywający. W tamtym sezonie w zasadzie jedyny w plus lidze, który z Tonutim gdzieś mógł się równać i w miarę dotrzymywał mu kroku. Ten sezon, tak jak już wspominaliśmy, ma słabszy. No ale to w tamtym sezonie Campa grał bardzo dobrze, ale to nie znaczy, że grał w stylu Tonutiego, a wręcz przeciwnie, no on był najbardziej jakby taką jego pozytywną cechą i to, czym najbardziej plusował, przynajmniej w moich oczach, no to była gra piłek sytuacyjnych, świetne przerzuty ze słabego przyjęcia, z negatywnego przyjęcia, czy też gdzieś na kontrach. Także no to nie będzie drużyna taka, jaką znaliśmy z Kędzierzyna Koźla. No i ciekawe właśnie, czy to, o czym mówiłem zresztą już na początku właśnie, czy to nie było tak, że w tym Kędzierzynie po prostu wszystko gdzieś idealnie się zgrało, idealnie zagrało i było tak, że po prostu no, w tej zupie akurat te składniki pasowały, a do innej zupy, no wrzucając ogórki na przykład do ogórkowej, ogórkowa będzie bardzo smaczna, wrzucając ogórki gdzieś do barszczu białego czy do pomidorowej już niekoniecznie, no i właśnie obawiam się, że może tak być też w tym przypadku. Przypomniał mi się wywiad niedawny z Julio Velasco. Moim zdaniem kapitalnie pasuje do tej sytuacji. Julio Velasco powiedział, że możesz pomóc ośmiu zespołom, ale w dwóch zespołach się nie wyjdzie. To nie znaczy, że ty jest złym trenerem. On dalej użył takiego porównania, że nawet najlepsi lekarze tracą swoich pacjentów, ale to nie znaczy, że to są źli lekarze. No i tu może być podobnie, czyli że w pewnych sytuacjach akurat charakterystyka trenera do Giorgiego się sprawdzi, a w pewnych się nie sprawdzi. No i to też automatycznie nie ma co go klasyfikować na dobry, zły. Od roku 2010 to akurat De Giorgi ma raczej odwrotną statystykę, no bo na no tak. 5 drużyn tak naprawdę pomógł tylko jednej. No i faktycznie to wszystko wyglądało fantastycznie, chociaż też z pewnym zastrzeżeniem, że już w pucharach nie było aż tak kolorowo. A poza tym, to rewelacji i to w niektórych przypadkach to jest bardzo delikatne określenie, rewelacji nie było. Więc właśnie, podsumowując, kilka ciekawych wyzwań przed nowym trenerem Jastrzębskiego Węgla. Wyzwanie numer jeden to będzie poprawa atmosfery w szatni. Wyzwanie numer dwa to chyba będzie jednak poprawa formy fizycznej drużyny, o co też nie będzie łatwo i być może De Giorgi ściągnie jakiegoś swojego specjalistę od przygotowania fizycznego, żeby taką sytuację poprawić. No i dopiero myślę, jak te dwa elementy się poprawią, no to już wtedy będzie widać znaczący postęp w grze Jastrzębskiego Węgla, a ja myślę, że gra Jastrzębskiego się praktycznie kompletnie nie zmieni, więc no, te dwa wyzwania De Giorgiego na początek bardzo, bardzo wymagające moim zdaniem, co nie oznacza, że sobie z nimi nie poradzi. Nie wydaje mi się też, żeby prezes Gorol postawił jakieś bardzo wygórowane cele na ten sezon dla trenera De Giorgiego. Tam w tym wywiadzie padło najpierw, takim celem dla zespołu była szóstka po pierwszej rundzie fazy zasadniczej, a teraz awans do półfinału, także no jeszcze widzę mistrzów, że wyjście z grupy, ale to jest Jastrzębie na bardzo dobrej drodze, także myślę, że nie są to wygórowane, nazwijmy to, żądania dla trenera i jak najbardziej może te oczekiwania spełnić. No i myślę, że na tym zakończmy temat Jastrzębskiego Węgla, a ja bym proponował, żeby przejść do tematu, który gdzieś już siłą rzeczy musieliśmy poruszyć, czyli do meczu ćwierćfinałowego Pucharu Polski. No bo mówiąc w skrócie, no, 3 na 4 mecze ćwierćfinałowe nie miały większej historii i nie ma tu za bardzo co mówić, chociaż myślę, że jeszcze się pochylimy chwileczkę może nad postawą pierwszoligowców w późniejszej części, natomiast no, to był jedyny ćwierćfinał, w którym naprawdę emocje były i walka toczyła się do samego końca, blisko 3 godziny meczu, mówił tak bodaj Andrzej Wrona, czy Wojtek Włodarczyk, już nie pamiętam. Ja akurat tam dokładnie nie mierzyłem, ile ten mecz trwał, no ale na pewno był bardzo długi. I ja się zastanawiam nad jedną kwestią. W poprzednim odcinku pochwaliliśmy Oniko Warszawa, mówiliśmy, że ta forma chyba idzie w górę. No i teraz dwa tiebreaki z rzędu we własnej hali. Pierwszy z Łuczniczką Bydgoszcz, czyli zespołem znacznie niżej notowany. Drugi z Jastrzębskim Węglem, czyli teoretycznie rywalem na podobnym poziomie, ale jednocześnie Jastrzębskim Węglem A z dużymi problemami, które znalazły swoje ujście, B z, tak jak też mówiliśmy, z brakiem Jakuba Popiwczaka, no co naprawdę znacznie wpłynęło na poziom tego zespołu, jeśli chodzi o elementy defensywne. No i ja te mecze widziałem oba, jeden na żywo, drugi w telewizji, drugi mecz wiem, że Piotr widział na żywo i wydaje mi się, że no po prostu ta gra o Niko znowu gdzieś, jeśli chodzi o sam poziom, poszła w dół i tak naprawdę równie dobrze Warszawa te oba mecze mogła przegrać.
No tak, masz rację, Michale. Byłem w Torwarze Warszawskim w ten środowy wieczór. No i trzeba przyznać, że sporą część tego wieczora tam spędziłem, bo mecz zaczął się o 20:30, a z hali wyszedłem już po 23:00. Mecz bardzo ciekawy i tak jak gdzieś tam już wspominałeś, Michale, Karol Gdowski no, nie był w stanie zastąpić Kuby Popiwczaka. No i jakby obecność Karola Gdowskiego też od razu ustawiła zagrywkę, taktykę zagrywki Oniko Warszawa, no bo tych zagrywek bardzo dużo nowy, młody libero Jastrzębskiego Węgla musiał przyjmować. Były też takie sytuacje, w których Jason DeRocco i Salvador Hidalgo Oliva, no ani jeden, ani drugi, powiedzmy sobie otwarcie, nie są to najlepsi przyjmujący naszej ligi i też nie są najlepsi przyjmujący na świecie, co za tym idzie. Musieli kryć go przy flocie. Na pewno mieli też do pokrycia nieco szerszą, nieco większy wycinek boiska. No i kto wie, czy to też nie miało swojego wpływu na to, jak wyglądała ta gra Jastrzębia i jak też wyglądał fizycznie Salvador Hidalgo Oliva, no bo poza tym, że faktycznie na pozycji libero była tam dziura, chociaż miewał dobre momenty Karol Gdowski, no to coś, co rzuciło mi się w oczy, no to jednak słabość fizyczna Salvadora Hidalgo Oliwy. No i ta słabość fizyczna Oliwy była przede wszystkim widoczna na zagrywce. I przede wszystkim była widoczna już po tych trzech setach, ten czwarty, piąty set, no to już i wyrzut i no i jakby cała zagrywka po prostu wyglądała w wykonaniu Kubańczyka źle, no a wielokrotnie mówiliśmy, że to chyba zagrywka jest tym papierkiem lakmusowym, który bardzo często tę formę fizyczną pokazuje. No i w ataku też nie szło, no i długimi momentami to w zasadzie Maciek Muzaj na swoich barkach, tak naprawdę na jego barkach spoczywała odpowiedzialność za zdobywanie punktów w tych sytuacjach trudnych, ale również w sytuacjach łatwiejszych. No i tak naprawdę trzecia refleksja była taka, że mnie jakoś poziom tego meczu nie zachwycił. No i nie wiem, nie miałem takiego poczucia, że poziom gry Warszawy czy też Jastrzębia był niebotyczny. No Jastrzębie w dołku, to wiemy, Oniko Warszawa po tym 3-2 z Łuczniczką Bydgoszcz, stracie punktów niespodziewanej. Również kolejny mecz, o którym ja bym raczej nie powiedział, że był udany. Jak to w siatkówce czasem bywa, jak się spotkają dwie drużyny nieco pod formą, no to wynika z tego bardzo często mecz równy, ale to nie oznacza, że to był mecz dobry. No ja uważam, że to nie był mecz dobry. No moim zdaniem sprzed telewizora wyglądało to też tak, że chyba najsłabszy mecz, co nie znaczy oczywiście, że słaby, no ale najsłabszy mecz od kilku spotkań rozegrał chyba Bartek Kwolek. No tak jak wspominaliśmy, nie ukrywajmy, no lider, zdecydowany lider tego zespołu, jak to wyglądało, Piotrze, z trybun Torwaru. Właśnie z Bartkiem Kwolkiem jest o tyle ciekawa sytuacja, że pomimo tego, że to nie był jego najlepszy mecz, pomimo tego, że tam wielokrotnie nie pomagał mu też Antoine Blizzard, no to jak spojrzymy na zestawienie statystyczne po zakończeniu tego spotkania, no to finalnie Bartek Kwolek się obronił, no to daj wszystkim tak naprawdę zawodnikom w naszej lidze tak słabe występy jak Bartek Kwolek, ale tak, te pierwsze dwa, trzy sety przede wszystkim były słabe, ale nawet w tych pierwszych dwóch, trzech setach może tym razem zagrywką nie rozstrzygał wyniku spotkania czy też seta Bartek Kwolek. Tak, kilkoma udanymi atakami faktycznie to robił. W trudnych momentach nie bał się dawać mu piłek Antoine Blizzard, bo w poprzednim odcinku nazwałem go Blizzardem, za co przepraszam, ale jakoś to skojarzenie gdzieś tam mi się już wryło w pamięć. Więc Antoine Blizzard dawał mu te piłki, one nie były do końca dokładne. Musiał się kiwkami ratować Bartek Kwolek. Zagrywka też nie szła, tak jak mówiłem, tak dobrze jak do tej pory, jak w poprzednich kilku spotkaniach. No ale tak, pomimo tego słabszego występu Bartka Kwolka i tak Oniko Warszawa wygrała z Jastrzębskim Węglem. Słaby mecz Wojtka Włodarczyka. O, i tutaj też jeszcze jedna postać, na którą zwrócę uwagę. Oniko Warszawa. Guillaume Samika. Ja myślałem, że Guillaume Samika to już dawno i nieprawda. Myślałem, że on będzie w stanie wejść tylko do drugiej linii, poprawić czasem przyjęcie. A tutaj bardzo fajny występ w ofensywie. W defensywie też dał bardzo dużo, na pewno więcej niż Wojtek Włodarczyk, którego zmienił. No i ten jeden spektakularny blok. To muszę przyznać. Truskawka na torcie w tym spotkaniu, czyli ten blok na Łosia. Rozstawił tam ręce chyba przy ataku Maćka Muzaja.
Nie, to był Jason DeRocco. Blok spektakularny. No i jeżeli ja miałbym szukać MVP, no to na pewno nie Antoine Blizzard, który kilkoma wystawami tych swoich zawodników pogubił całkowicie. Tam Wrona, który, tak powiem, machał skrzydełkami, ale nie był w stanie dotrzeć do piłki. Bartek Kwolek, który został wyrzucony poza antenkę, ale tak wyrzucony, że ta piłka chyba z 2 metry od antenki leciała, tak naprawdę, że trzeba byłoby ją jakoś tak atakować. No i tutaj właśnie Guillaume Samika był dla mnie postacią, która chyba zmieniła oblicze tego meczu. Na pewno nie był nią Vernon Evans, no bo on skacze wysoko, atakuje mocno, ale jednak cały czas bardzo niecelnie. A pytałem też dlatego, że akurat w meczu z Łuczniczką to z kolei to był występ fenomenalny naprawdę Bartka Kwolka. I jeśli chodzi w ogóle o tę współpracę z Blizzardem, no bo faktem jest, że Bartek czasem może narzekać, zresztą nie tylko on, wszyscy chyba. Zawodnicy Oniko mogą czasem narzekać na jakość piłek od francuskiego rozgrywającego, no nie ukrywajmy, to jest taki rozgrywający właśnie w typie tych ofensywnych, którego chyba najsłabszym elementem jest rozegranie. On się często ratuje kiwkami, to było widać w meczu z Jastrzębiem, ale jeszcze lepiej było to widać w meczu z Łuczniczką. Takie kiwki a la Mateusz Mika bym powiedział, gdzieś na takim ugiętym łokciu, które wyglądają może troszkę pokracznie, no ale blokujący nie mają totalnie pomysłu, jak sobie z tym radzić. I blokujący, i broniący, no bo to są piłki gdzieś spadające tuż za bloki, to jeszcze taką niską parabolą. Tak, i no naprawdę, no Bartek wyrasta tu na gracza, jak na poziom plus ligi oczywiście. Nie robimy z niego tutaj kolejnego Leona czy Juan Toreny, przynajmniej na razie, ale jak na poziom plus ligi, no to gracza niemalże kompletnego. Natomiast jeśli chodzi o ten mecz z Łuczniczką, no to to było w ogóle takie trochę, to było dziwne spotkanie, no bo 2 sety bardzo wysoko wygrane, a w dwóch pozostałych Łuczniczka się postawiła i wytrzymała presję, mimo że Oniko naprawdę momentami strzelało z zagrywki bardzo mocno, potrafili sobie radzić. Kto śledzi na Twitterze mnie albo śledzi Piotrka Świniarskiego, ten widział doskonale, jak sobie poradzili w drugim secie w niezwykle trudnej sytuacji. I w bardzo ważnym momencie, bo to był stan 21-22, Oniko wtedy przegrywało, serwował Blizzard, no i gdyby tę akcję Oniko wygrało, byłby remis, Francuz zostałby na zagrywce, a to ogromne zagrożenie. Dociągnął świetnie piłkę gdzieś tam w biegu Adam Kowalski, no dociągnął na tyle, że Jewgeni Gorczaniuk, nowa postać w drużynie z Bydgoszczy, bardzo mądrze zaatakował górą gdzieś po palcach. To był niezwykle istotny punkt, moim zdaniem punkt na wagę punktu tego w tabeli dla Łuczniczki. Jeśli chodzi o Gorczaniuka, po meczu rozmawiałem z Piotrkiem Świniarskim, jesteśmy mówieni, że jak on rozegra jeszcze 2-3 mecze, gdzieś będziemy mieli troszkę większy materiał, to porozmawiamy też o tym Ukraińcu ściągniętym w ostatniej chwili, ale w tym pierwszym meczu on się wydał naprawdę ciekawym wzmocnieniem, biorąc pod uwagę, no, że Łuczniczka ani nie narzeka na pewno na nadmiar pieniędzy, które mogą mu zaoferować, ani też ten rynek no, nie jest w tym momencie sezonu zbyt bogaty. Dobrze ułożony, tak bym go nazwał. Mówiło się, że to będzie siatkarz ofensywny, on w tej ofensywie rozkręcał się dość powoli, natomiast było widać, że on ma po prostu o siatkówce pojęcie, że to nie jest gość, który tylko gdzieś ma jakieś warunki, a grał do tej pory na niższym poziomie i to od razu wychodzi. Dość dobrze się ustawiał, w przyjęciu też kilka razy trafiony, ale ogólnie no, było widać, że to nie jest jakiś zawodnik totalnie ogórkowaty, że tak to nazwę, jeśli już jesteśmy przy tych ogórkach w tym odcinku, tylko pojęcie też o grze defensywnej ma. Biorąc pod uwagę, że on tam wyszedł bodaj po 2 czy 3 treningach tylko z zespołem, no to naprawdę bardzo pozytywny występ. No i tak jak wspominałem, damy mu jeszcze 2-3 mecze i porozmawiamy też o nim troszkę więcej, między innymi z Piotrkiem Świniarskim. Ciekawe jest, na ile grecki Ukrainiec zdał prawić zagrywkę. Z tego, co ja widziałem tylko 2 sety pierwsze, więc nie zdążyłem obejrzeć. No to trochę taka balonowata ta zagrywka, no mówiąc tak, aczkolwiek kolokwialnie. Bardzo wysoka parabola lotu, tych zagrywek z wyskoku i momentami też przechodził na flota. Widać było, że mu zagrywka ewidentnie nie siedzi, no ale jednym z tych balonów ustrzelił też Wojtka Włodarczyka, jeśli już mówimy o chyba w końcówce chyba drugiego seta to chyba było. Tak, no właśnie, tak w sobie płynnie przeszliśmy do tej poprzedniej kolejki plus ligi. Minęło już trochę czasu, no ale wspomnieć jeszcze co nieco o tym trzeba z tego względu, że no była to kolejka niespodzianek, no. Kolejka cudów wręcz można powiedzieć, bo punkt Łuczniczki, punkt Bielska na Jastrzębiu, no i przede wszystkim 3 punkty Dafi z Połem Kielce, no i 3 punkty na Asekoresowi i Andrzej Kowal. Gdzieś brutalnie wybudzony z tego snu
snu, gdzie seria bodaj 5 meczów wygranych do zera, jeśli dobrze pamiętam. Tak, 5. Tak, tak. I no i nagle Resevia przegrywa nie tylko jednego seta, ale przegrywa sety 3 z zespołem, z którym wydawało się, że to zadanie powinno być wręcz najłatwiejsze. Tak jak Michale mówisz, jeśli chodzi o ten mecz, o którym w sumie nie powiedzieliśmy za wiele, a w sumie prawie nic, porażka ze Skrą 3-0 bardzo podobna jak ta pierwszej rundzie w fazie zasadniczej Bundesligi i to akurat był taki mecz, w którym taką porażkę mógłbym jeszcze jakoś tam zaakceptować i miarę by mi do tej całości pasowała, czyli że no, Resevia spotkała trudnego rywala, pewnie nie jest jeszcze do końca poukładana przez trenera Kowala, no ale jednak spotkanie z Kielcami i ta porażka 3-1 w takim stylu, jaki pokazała Resevia, to jednak mi kompletnie do tej jakiejś tam układanki, którą sobie w głowie złożyłem, kompletnie nie pasuje. Kielce zagrały fajny mecz, jakby trochę przyjście trenera Daszkiewicza odmieniło ten zespół. Pamiętam, jak w poprzednim odcinku mówiłem o tym, jak co widziałem w sparingu właśnie między Kielcami a Resevią w dniu, kiedy był mecz gwiazd, no to wtedy Kielce wyglądały bardzo słabo. Ja wtedy powiedziałem, że oni się z ostatniego miejsca w tabeli nie dźwigną. No i co się... Na razie też się jeszcze nie dźwignęli, ale tak. I co się wydarzyło, jak stwierdziłeś, że Kielce raczej się nie dźwigną i po prostu nie prezentują odpowiedniego poziomu, powiedz mi. No właśnie, klątwa 6 seta wciąż działa, wciąż trwa. Nie wiem, muszę zacząć chyba więcej krytykować Resevię, bo... Dam ci okazję, Filipie, bo od kiedy przyszedł Andrzej Kowal, to gra atakujących, mam wrażenie, że uległa znacznemu pogorszeniu, no bo Jakub Jarusz może nie równa forma to nie była jego zaleta do tej pory w tym sezonie, no ale tych meczów dobrych miał naprawdę sporo. Od kiedy przyszedł Andrzej Kowal, no to nagle mocno jest zjazd. No i już w meczu ze Skrą szansę na prawym skrzydle dostał Tibor Osart, czyli coś, co gdzieś prognozowano w zasadzie od momentu ogłoszenia składu i co wydawało się no, dla wielu wręcz kwestią czasu, a dla innych co najmniej prawdopodobną czy też możliwą opcją. No właśnie, jak myślisz, z czego to wynika? Czy po prostu Kuba Jarosz, Andrzej Kowal na tej linii coś nie gra? Czy to przyszedł jakiś taki, jak to niektórzy się śmieją, że Andrzej Kowal później przyszedł do Resevii, więc i listopad przyszedł w styczniu? Czy co jeszcze? Co jeszcze może być po prostu na rzeczy? Odnośnie atakujących, no to Kuba Jarosz rzeczywiście nie zagrał dobrego meczu i od dłuższego czasu dobrego meczu nie może zagrać Jochen Szeps, który wchodzi na boisko i raczej szybko daje powody do tego, żeby ponownie go posadzić na ławce rezerwowych. Odnośnie Kuby Jarosza, mówiłem w poprzednim odcinku, jak Piotr zapytał mnie o mankamenty w grze Resevii, wspomniałem przyjęcie i rozegranie. Trochę Kuba zapłacił w pierwszym secie meczu z Kielcami właśnie za błąd rozgrywającego Resevii. Takie dwie piłki w końcówce dostał, gdzie były to piłki ewidentnie bardzo szybkie na zgubienie bloku, na uderzenie w dziurę w bloku. No jednak to rozegranie bloku nie zgubiło i Kuba nadział się na podwójny blok w kluczowych momentach i ten jeden z tych bloków zakończył tę partię. Rzeczywiście, no gra atakujących Resevii na razie zmieniła się in minus. W tych dwóch spotkaniach no, po prostu Resevia gra źle. Resevia słabo zagrywa, słabo przyjmuje. Filipie, jeszcze, ciężko o cokolwiek. Jeszcze tylko o tych atakujących. Chyba znowu o tym, że ta gra atakujących nie wygląda dobrze. Najlepiej świadczy fakt, że Andrzej Kowal wrócił do rozwiązania z zeszłego sezonu, czyli Tibor Osart w meczu ze Skrą chyba trzeciego seta rozpoczął właśnie na pozycji atakującego, jeżeli dobrze kojarzę. No tak, tak jak o tym wspominałem i chciałbym dlatego też zapytać, też Filipie, czy ty widzisz przyszłość w ogóle przed tym rozwiązaniem, czy myślisz, że to jednak była taka awaryjna sytuacja, gdzie wiadomo, no w pucharze przegrywający odpada i Andrzej Kowal musiał jakoś ratować sytuację, a raczej jednak no, będzie się starał korzystać z tych nominalnych atakujących, a z Tibor Osarda na lewym skrzydle, czy myślisz, że być może takie ustawienie z Tibor Osardem na prawym, stającym też do przyjęcia, co gdzieś chyba domyślnie miało pomóc krwawiącemu tego dnia przyjęciu Resevii. No efektów za dużych to nie przyniosło. Czy to jest coś, co być może będziemy oglądali w dalszej części sezonu znacznie częściej? Z mojej perspektywy wolałbym, żeby to było rozwiązanie tylko tymczasowe. No, Tibor Osart rzeczywiście tego trzeciego seta zaczął na ataku i to nie przyniosło poprawy przyjęcia. Zresztą on w ogóle chyba tylko w jednym ustawieniu stawał do przyjęcia, więc to raczej zmiana, jeśli jakoś na plus, to bardzo minimalnie. Pewnie niewiele to dało, bo wciąż sporo piłek wpadło z zagrywki w strefy konfliktu przyjmujących Resevii. No i jeśli ustawimy Osarda na prawym skrzydle, no to wskazujemy się na grę paru przyjmujących, wybraną z trójki Śliwka, Depowski, Krastins, no i jakby nie kombinować, do tej pory przebieg sezonu nie dawał pewności, że będzie to dobre rozwiązanie. Znając Andrzeja Kowala, to wcale nie jest powiedziane, że akurat na tej trójce zestawienie przyjęcia się zakończy, bo może jeszcze coś wymyśli. No na Bartka Nemańskiego na przyjęciu raczej bym nie liczył, bo Dimą Muserskim to on delikatnie mówiąc nie jest. Ale Jochen Szops, pamiętam, że
miał epizody w reprezentacji, gdy już nie pamiętam, kto był wtedy trenerem, ale nie wiem, czy nawet nie był to wtedy Vital Heinen albo jego jeszcze poprzednik. Wydaje mi się, że to było dużo wcześniej. Ale były próby umieszczenia na boisku jednocześnie Grozera i Szepsa, tak żeby z nich skorzystać, podobnie jak to później też kombinowali Macedończycy. No efekty z tego, co pamiętam, raczej rewelacyjne nie były. Tak, był to bardzo krótki epizod, ich to był chyba wtedy reprezentacja Niemiec pod wodzą chyba Raula Lozana, ale nie będę się przekonywał, nie jestem w ogóle pewny, tak mi się wydaje, tylko no to raczej należy traktować jako ciekawostkę. Myślę, że nie ma takiej możliwości, że będzie grał Rosard na prawym skrzydle, Jochen na przyjęciu, bo to też w sumie chyba trochę jest bez sensu, bo to jakby tylko odwrócenie strony, mówiąc bardzo prosto i krótko. Pamiętam takie głosy rzeczywiście, no jak Rysowia podpisała kontrakty z Jaroszem i Szopsem, że niedługo dojdzie do takiej sytuacji, prędzej czy później, że Tibor Rosard wyląduje na ataku, a obaj zakontraktowani atakujący na ławce rezerwowych, ale to była sytuacja, gdy w klubie jeszcze był John Gordon Perrin, a teraz jak wiem, już Kanadyjczyka nie ma, więc delikatnie się sytuacja kadrowa Rysowi zmieniła, więc myślę jednak, że ten Tibor na ataku to jest takie rozwiązanie tymczasowe, aczkolwiek nie wiem, co chodzi po głowie trenerowi Kowalowi. Póki ta gra będzie słaba, to trzeba różnych rozwiązań próbować, jest to całkowicie zrozumiałe. Jestem ciekawy, co będzie dalej. No i myślę, że jeszcze na koniec, bo czas też nas trochę goni. Tak jak obiecałem, wróćmy na momencik do tych starć pucharowych, starć pomiędzy pierwszoligowcami i czołówką plus ligi. No i jak można było się spodziewać, no czołówka plus ligi, ze względu na to, że jest czołówką i często nie daje szans zespołom gdzieś niżej w tabeli plus ligi, no to tym bardziej nie dała szans ekipom pierwszoligowym. Aczkolwiek no były momenty, tak. Nysa powalczyła w trzecim secie, dopiero na przewagi wygrał Trefl. Chris Paul też bodaj w drugiej partii dość długo walczył jak równy z równym z Zaxą, która wcale aż takimi rezerwami nie wyszła, bo tam w zasadzie tylko sama DeRosa brakło oraz Łukasza Wiśniewskiego. No i właśnie, no szkoda troszkę, że te pierwszoligowe zespoły nie mają okazji zmierzyć się z zespołami, które gdzieś w tej plus lidze w tabeli są niżej, że na przykład mamy tutaj w pucharze takiego systemu, jaki jest na przykład w Anglii, który uważam, że w ogóle no, nadaje rozgrywkom pucharowym największych emocji, takich licząc je nie tylko patrząc powiedzmy na te najbardziej popularne i najmocniejsze zespoły, ale też na kibiców siatkówki w mniejszych miastach, które te swoje zespoły mają gdzieś w pierwszej czy nawet w drugiej lidze, a które mogą właśnie trafić już wcześniej, nie muszą tam przechodzić całej niemalże drabinki, no bo pamiętajmy, że ten odsiew jest ogromny, zostają tylko dwa zespoły, mają szansę już gdzieś wcześniej zmierzyć się z zespołami z czołówki. A nie ma też żadnych rozstawień i równie dobrze już gdzieś tam na początkowym etapie możemy mieć hit typu teraz zrzucam przykładowo Skra Oniko. No fajnie, gdyby tak było. Wiemy, że w siatkówce klubowej ogromnym problemem jest wąski terminarz wynikający z bardzo długiego sezonu reprezentacyjnego. No natomiast no tutaj pierwszoligowe zespoły szans nie miały praktycznie żadnych, aczkolwiek no pewne gdzieś występy indywidualne mogły się podobać, zwłaszcza w drużynie Chris Paulu. Mi się podobało dwóch zawodników, Mateusz Jasiński, o tym pisałem na Twitterze, widziałem go już wiele razy, za każdym razem naprawdę gdzieś na tym tle pierwszoligowców się wyróżniał, nie jeden pierwszoligowiec do plus ligi już trafił, kilku się sprawdziło całkiem fajnie, no on nigdy tej szansy nie dostał, trochę mnie to dziwi, biorąc pod uwagę poziom niektórych zawodników, zwłaszcza zagranicznych. No i Patryk Napiórkowski, on meczu nie zaczął w szóstce, ktoś, kto bardzo dokładnie plus ligę śledził, może go kojarzyć z pojedynczych występów w Olsztynie, w Częstochowie. Chłopak o świetnych warunkach fizycznych, wszedł w trakcie meczu, zmienił Marcina Iglewskiego i, no i pokazał się z dobrej strony. Oczywiście no trochę było tam błędów, jak to w przypadku takich zawodników, zresztą tej charakterystyce często bywa, zwłaszcza gdy rywal po drugiej stronie siatki jest na tak wysokim poziomie, no ale ostatecznie sama skuteczność, no to naprawdę mogła się podobać i ogólnie chyba gra Patryka myślę, że zdecydowanie na plus. Odnośnie tych pojedynków pierwszoligowców z zespołami z plus ligi, to fajną zajawkę siódmej strefy poniedziałkowej, która nas czeka w życiu na Twitterze. Adrian Brzozowski, chodzi mi o tę scenę, kiedy siatkarze z Nysy znajdują się w szatni i Piotr Łuka mówi coś w stylu, że dla pierwszoligowców to jest święto i że to dla nich powinna być jakby frajda z tego, że mogą wyjść na boisko przy takich kibicach i przy rywalu o takiej klasie. Także no, na pewno bardzo fajna atrakcja dla takich zespołów, ale właśnie no, pewnie dużo lepiej byłoby z mojej perspektywy, jeśli takich pojedynków byłoby więcej, mogłyby być jakieś niespodzianki, byłoby może coś więcej do powiedzenia o tym, a tak, no to wynik 3-0. Nikt raczej nie przewidywał, że będzie inaczej. Tak jak mówiłeś, no, na pewno
po części jest to wina kalendarza i trzeba to w jakiejś cząstce na pewno zrozumieć, że tak to zostało zorganizowane. No i znowu tu wracamy do dyskusji, którą już odbyliśmy jakiś czas temu a propos właśnie kalendarza, przeładowania tych rozgrywek reprezentacyjnych, braku czasu na rozgrywki klubowe, co powoduje, że rozgrywki naprawdę z potencjałem moim zdaniem na coś troszkę odmiennego i innego. Niestety no siłą rzeczy trochę są traktowane po macoszemu i gdzieś często no, traktuje się jednak ten Puchar Polski jako takie rozgrywki troszkę drugiej kategorii. No dobrze, myślę, że chyba tyle na dzisiaj. Spotkamy się już niedługo po weekendzie, także tym razem ta przerwa między odcinkami myślę, że będzie krótsza. No i cóż, no dziękujemy. Dziękujemy i tradycyjnie już zapraszamy na kolejne odcinki. Dziękuję, Michał Kwietko-Bębnowski. Zapraszamy na kolejne odcinki. Ja zapraszam też do dyskusji z nami w social media, bo akurat myślę, że temat zmiany trenera w Jastrzębskim Węglu bardzo ciekawy. No i dziękuję za uwagę, Piotr Złoch. Ja również zapraszam, czy też dziękuję za uwagę, Filip Korfanty. Dziękujemy i do usłyszenia już niedługo w kolejnym, 16. już odcinku 6. seta.